Z okazji tutaj tej 10. edycji już samego Tornistra Pełnego Uśmiechu życzę, żeby wszystkim łatwiej szła nauka i żeby z tego wszystkiego dużo zapamiętali na przyszłość. Cieszę się, że tutaj tak różnorodne są te wszystkie pomoce, które dzieci otrzymują. Wydaje mi się, że za naszych czasów starożytnych to właściwie tylko były stalówki, pióra i atrament, którym można było się rzucać. Teraz zobaczymy, czy to się uda. Może nie wszystkiego. Najpierw te większe rzeczy. A potem to wszystko, co ma mniejsze gabaryty, czyli zeszyty, które można zapisywać w nieskończoność i które po skończonym roku wędrują w śmietniku. Potem bloki rysunkowe to ciekawsze, bo to zostaje jako świadectwo tego talentu artystycznego dziecka i może w przyszłości być użyteczne przy demonstrowaniu tego, jak inteligentny był właśnie rodzic, gdy już ten, który teraz maluje, potem będzie swoje dzieci wychowywał. Plastelina była za tamtych czasów, ale tylko w dwóch kolorach. Co tu jeszcze? O, tego nie było wcale. To trzeba było raczej liczyć na liczydle, nic więcej. Nie mówię już o wszystkich farbkach. W każdym razie życzę dużo sił i wyporności, żeby właśnie życzliwie myśleć o nauczycielach, o których człowiek nie jest skłonny do takiej życzliwej myśli, bo jednak ich wysiłki, chociaż trudne, są potrzebne. O, udało mi się wszystko zapakować i teraz zobaczymy, jak trudne to będzie dźwigać dziecku, które ma ile lat? 10. Ale jest coś ciekawszego. Jest wreszcie rodzaj walizki, którą można targać za sobą po ulicy bez odczuwania tego ciężaru i prostowania kręgosłupa dzięki dźwiganemu plecakowi. Więc jeszcze raz, najlepsze życzenia wszystkim dzieciom i dużo szczęśliwych dni w szkole.